Cześć kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj zabieram Was ze sobą do mojej pracy. Jadę w pewne miejsce, gdzie spotkam się z pewną panią i będziemy robić pewne rzeczy. Wiecie już, o co chodzi? Na pewno się domyślacie. Pokażę Wam na miejscu co i jak, z kim się widzę, co będziemy robić. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj nagram takiego vloga dla Was. I przy okazji, słuchajcie, mam na sobie tą koszulę z Zary, którą ostatnio Wam pokazywałam. Do niej założyłam takie jasne dżinsy. One troszeczkę przebijają w takim delikatnym niebieskim kolorze. Do tego mam sandałki Tommy Hilfiger. I słuchajcie, tam stoi torba, w której już mam zapakowane rzeczy do zabrania. Także widzicie, dzisiaj tak kolorystycznie będę mieć też moje okulary czarne Gucci i jadę, zabieram Was ze sobą. Moi drodzy, właśnie tutaj będę dziś pracować. Manufaktura Zdrowia i Urody, którą już Wam pokazywałam w jednym z moich daily vlogów. I słuchajcie, wybieram się tutaj, o! Proszę bardzo, gdzie mamy podologię? Dobrze, to teraz mogę Wam pokazać, jak wygląda cały gabinet Alicji. Nie, dziękuję kochana. Alicja właśnie poleciała po herbatkę i po kawę. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jest fotel, na którym przesiadują jej klienci. Pięknie, słuchajcie. Wiem, że ma się tutaj jeszcze trochę pozmieniać. Właśnie dowiedziałam się kilku szczegółów, które tutaj pojawią się na przykład tu, w innych miejscach i tak dalej, ale... Czekajcie, jestem i ja, tada! I bierzemy się do roboty. Patrzcie, co ja tutaj wypatrzyłam u Alicji w gabinecie od Farm Food. Bambusowe skarpetki. Alicja, naprawdę są takie srebra. Dobre? No właśnie, z jonami srebra, bambusowe. Co my tutaj mamy? Zapewniające ochronę antybakteryjną i antygrzywiczną po zabiegach podologicznych. Tutaj całą, słuchajcie, całą instrukcję obsługi macie, czyli, no właśnie, ale zobacz, no świetne one są, naprawdę powiem Wam, że, czekajcie, są w różnych rozmiarach, Alicja mi tutaj przygotowała dla mnie białe i dla Maxa, będę testować, będę próbować, dam Wam znać, jak sprawdzają się takie skarpetki, ale opcja bardzo fajna. Podoba mi się. I fajnie, że można, Alicja, je tutaj u Ciebie dostać w gabinecie. Tak, można. Dobieramy rozmiar, no, kolor. I kolor. No właśnie. Tak, moi drodzy, tutaj mamy przesyłkę ze sklepu Forskin. Słuchajcie, jak zobaczyłam, że w ofercie sklepu Forskin pojawiła się marka Obagi, to stwierdziłam, nie no, muszę przetestować chociaż kilka z tych produktów. Oferta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, ale kto mnie śledzi od dawna, ten doskonale zapewne pamięta, kiedy marka weszła na nasz rynek i pojawił się między innymi właśnie filtr Sunshield od marki Obagi. Ja byłam wtedy w nim kompletnie zakochana, po prostu uwielbiałam, no bo w takim srebrnym opakowaniu, ale też serum z witaminą C. Tam były serum w różnych stężeniach procentowych, dopasowane do różnych typów skóry. Przetestowałam wszystkie, używałam namiętnie i stwierdziłam, może warto by było znowu wrócić do tej marki, sprawdzić, co tam się zmieniło, a co nie, jak inne produkty. No i słuchajcie, zdecydowałam się na kilka z nich. Są tutaj dwa produkty, które są takie bardziej kwasowe, troszeczkę już z myślą o jesieni, i dwa produkty,
które polecą na pewno ze mną do Włoch. I teraz zaczniemy tak, od tego, bo mamy tutaj coś nawilżającego. Bardzo fajny, ciekawy produkt. A zobaczcie, możecie sobie tutaj zobaczyć. Wyjątkowa kompozycja składników aktywnych, takich jak hydromanil, masło szagli, gliceryna, masło z mango, awokado i jeszcze cała masa innych substancji. O, tutaj mamy skład łagodzących i nie tylko. Jestem ciekawa tego kremu, a nawilżenie w mojej pielęgnacji to jest podstawa, zresztą też Wam o tym mówię cały czas, szczególnie jeśli będę przebywać w takich wysokich temperaturach jak we Włoszech w sierpniu. Następnie to cudeńko. No słuchajcie, mamy tutaj Sun Shield w wersji Tint, w wersji Cool, z SPF 50, Lotion. No, nie mogłam się doczekać, żeby tego właśnie przetestować i to już chyba zacznę testować na dniach, bo też jestem bardzo ciekawa, czy marka wprowadziła jakieś zmiany w tym Sun Shield, jak teraz wygląda, jak substancje aktywne, które tutaj mamy i nie tylko, jak formuła, jak właśnie ta wersja Tint. I dwa produkty, to jest krem nawilżąco-złuszczający, który zawiera polihydroksykwasy. Też jestem go bardzo ciekawa. Intensywna, zobaczcie, dzienna, intensywna, dzienna dawka taka naprawcza, nawilżająca i nie tylko. I coś na między innymi rozszerzone pory. Tonik, który zawiera w składzie, zobaczcie, 2% kwas salicylowy. To jest taka terapia troszeczkę właśnie przeciwtrądzikowa, przeciwzaskórnikowa, na odblokowanie porów. Ja uwielbiam tego typu złuszczające płyny w mojej pielęgnacji, więc z przyjemnością właśnie chcę przetestować i sprawdzić sobie ten. Coś nowego, bo w ostatnim czasie stosowałam cały czas praktycznie te same produkty zawierające kwas salicylowy, a chcę sprawdzić coś innego, żeby też móc Wam polecać. Także proszę bardzo, tak prezentuje się przesłeczka. Na pewno dam Wam znać co i jak, jeśli chodzi o te kosmetyki. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo ciekawa tego, czy marka dalej utrzymuje taki poziom jak kiedyś. Kupiłam ostatnio przepiękne bakłażany i stwierdziłam, że zrobię bakłażany grillowane. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś takie robiłam w specjalnej zalewie. Dzisiaj je będę przygotowywać, tu już mam gotową patelnię. Będę mieć niespodziankę dla Maxa, jak wróci, bo to jest świetna opcja na przystawkę, albo do kanapki, na kanapkę, albo do jakiegoś mięsa, także biorę się za robotę. Co robimy? Na początek trzeba umyć bakłażana, odkroić tą górną część i kroimy go właśnie, tak jak widzicie, na takie cienkie paseczki, żeby dobrze nam się i szybko grillowały. W międzyczasie, jak grillują mi się bakłażany, przygotowałam sobie czosnek, świeżą natkę pietruszki i zalewę. I teraz tak, nie powiem Wam dokładnie, jakie tutaj będą składniki, w sensie ich gramów, ilości i tak dalej, bo ja to po prostu robię na oko. I to też zależy od tego, ile mamy bakłażanów, ile będziemy robić, więc też mniej więcej musicie celować niestety na oko. Tutaj mam pół litra oleju rzepakowego zmieszanego z octem jabłkowym i ostrymi papryczkami chili, takimi suszonymi, które przywozimy sobie zawsze z Włoch. No tak widzicie, garść natki pietruszki, którą będę posypywać później, już gotowe w zalewie bakłażany. I tutaj mam mniej więcej 3 ząbki czosnku. I zobaczcie, mam już trochę zgrillowanego bakłażana. Zrobiła mi się taka pierwsza warstwa, którą dopiero teraz zasypałam solą. Nie wiem, czy Wy tą sól będziecie tutaj widzieć. Za chwilę poleję to odrobiną właśnie tej mojej zalewy. A tutaj już szykuje mi się kolejna warstwa. I jeszcze mam tyle do zgrillowania. I gotowe! Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Grillowane bakłażany z czosnkiem, ostrą papryczką, w zalewie z oleju i octu, posypane solą, ze świeżą pietruszką. Teraz będą sobie leżakować do jutra, a jutro już będą gotowe. Muszę Wam coś pokazać, bo ostatnio robiłam porządki i wyciągnęłam nasze pudełko z pamiątkami. I niestety mówię do Maxa, wiesz co,
no, zniszczyło się, więc trzeba pomyśleć nad tym, żeby zrobić jakieś nowe pudełko. Więc przy okazji otworzyliśmy sobie i zaczęliśmy wspominać trochę różne rzeczy, które tutaj są, i nasze różne sytuacje, wydarzenia, miejsca i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że może kilka z nich Wam pokażę. Wiecie co, na przestrzeni tych lat, kiedy gdzieś tutaj działam w internecie, słyszałam na temat mojego związku przeróżne brednie, przeróżne pomówienia. Naprawdę, słuchajcie, czasami ręce mi opadają, jak słyszę: o, kto tu przyszedł? Pipeta przyszła, tak? Jak słyszę po prostu, co ludzie potrafią wymyślać i kombinować, i bez żadnych podstaw, bez żadnych dowodów, po prostu jak potrafią pomawiać inne osoby. Ale dobra, nieważne. Pokażę Wam kilka rzeczy z tego pudełka, bo są one naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście nie będę Wam pokazywać wszystkiego, bo to są takie, no powiedziałabym, no bardziej osobiste sprawy. A tutaj lądują wszystkie nasze pamiątki, ale jest kilka perełek. Między innymi w tym pudełku po czekoladkach Wedla, które dostałam pierwszy raz od Massimo, znajdują się różne bileciki, liściki po kwiatach i nie tylko, jakieś pamiątki moje, jego i tak dalej. I słuchajcie, to na przykład jest bilecik po pierwszych różach, które dostałam od Massimo. Pierwsze róże, oczywiście tutaj wszystko jest cudownie opisane przez Massimo. Ale zawsze wracamy do tych róży, bo to była dla mnie taka niespodzianka. Pamiętam, to się wydarzyło w restauracji, do której przyjechałam, i to były róże na walentynki. I słuchajcie, one były ogromne. Tak, pipeta. One były ogromne, po prostu do dziś mam je przed oczami, jak to były wielkie róże, jakie miały wspaniałe pąki, i było ich 11. Także jeden z takich liścików możecie tutaj zobaczyć. Ale patrzcie na to. To jest w ogóle hit. To jest hit. Ja nie wiem, dlaczego ja to zatrzymałam, ale teraz się z tego śmieję. Wiem, dlaczego zatrzymałam, bo to jest reklamówka z Zary, gdzie poszliśmy na nasze pierwsze zakupy wspólne i dostałam w prezencie kilka rzeczy od Maxa. Zobaczcie, przykleił jeszcze do tego taką kartkę i oczywiście tutaj napisał Kokina, stąd też kiedyś Wam opowiadałam, dlaczego nazwa Coco Collection i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj napisane Per il mio grande amore, czyli dla mojej wielkiej miłości, kocham cię, Kokina. Ale zobaczcie, no po prostu foliowa reklamówka z Zary, no musiała się tutaj przecież znaleźć. No jak? Tutaj widzicie bilet do kina. Czy wy widzicie datę? 1 listopad 2005 roku. I to był nasz pierwszy film, na który razem poszliśmy. Lęk. Szczerze mówiąc, to już nawet nie pamiętam, co to był za film. Pewnie jakiś film horror albo coś w tym stylu, bo tak na to wskazuje nazwa. Ale dwa bilety są nasze pierwsze wyjście do kina. Mam też inne bilety. To są bilety, kiedy pierwszy raz jechaliśmy pociągiem do Koszalina. Zobaczcie. 2008 rok. 25 luty 2008 rok. Żeby nie było. Jeszcze wtedy zapłaciliśmy 107,20. Tutaj są jakieś jeszcze dodatkowe ceny i tak dalej. Ale, no właśnie, nasza pierwsza podróż pociągiem i bilety są. Jezu, jakie to jest stare, słuchajcie. 2008 rok. Tutaj widzicie pocztówki i bilety z wejścia na Wezuwiusz, kiedy pierwszy raz Massimo mnie zabrał, i to był 2012 rok. A jak jesteśmy przy biletach, to Massimo mnie prosił, żebym zachowała również ten. To jest bilet z Mistrzostw Świata z Euro 2012 roku, kiedy Max poleciał do Kijowa, żeby zobaczyć właśnie mecz Hiszpania-Włochy. Proszę, kolejna pamiątka. Jest też oczywiście korek z naszego pierwszego szampana, znaczy w sumie szampana, którego wypiliśmy w Sylwestra, nasz pierwszy Sylwester wspólny, jest i koreczek. I na zakończenie Porto Heli, Grecja, 18 lipca 2004 roku. Też pamiątka. Słuchajcie, tutaj jest naprawdę wszystko, jakieś widzicie, miśki, bryloczki, balony, cała masa różnych rzeczy. Nawet się uchowała reklamówka.
A tak na poważnie, dajcie znać, czy wy też macie takie pudełka pamiątkowe, czy zbieracie takie pamiątki, a może nie, może dla was to są jakieś, nie wiem, zbędne śmieci i zatrzymujecie marzenia, wspomnienia, na przykład na zdjęciach, filmach, gdzieś w sercu i tak dalej. Jak to u was wygląda? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo na pewno są tutaj na moim kanale osoby, które są już w wieloletnich związkach, albo na przykład takie, które dopiero zaczynacie jakieś nowe przygody, związki, czy coś takiego szykujecie, a ja muszę teraz pomyśleć nad tym, żeby znaleźć nowe pudełko, przenieść po prostu te wszystkie rzeczy pamiątkowe w nowe miejsce, no i będziemy zbierać dalej. Dzisiaj było grane dużo pracy, dużo siedzącej, więc czas nadrobić kroki. Wyciągam też Maxa, idziemy na spacerek, a przy okazji wejdziemy sobie też na chwilę do Biedronki, może kupimy jakieś owoce. No zobaczymy, także gotowa? Proszę. I w drogę! Patrzcie, co znalazłam w Biedronce. Jest pomadka ochronna z SPF 30. Ale powiem wam szczerze, że ma taki średni skład. Nie jest zły, chociaż w składzie mamy m.in. oktokrylen. Ale zobaczcie, co znalazłam. Taki stick z SPF 50, który może posłużyć również jako pomadka. I on już ma naprawdę fajny ten skład. Więc można na przykład wykorzystać go zamiast tej pomadki ochronnej. Mamy tutaj dużo większą pojemność, większą ochronę przed promieniowaniem, fajne filtry. No wiadomo, cena też jest wyższa, zaraz wam pokażę. Ale może to być fajne rozwiązanie.